czas na kartkę z kalendarza na 4 stycznia, jest to czwartek i oczywiście czwarty dzień tego roku. Imieniny obchodzą Aniela, Eugeniusz i Rygobert oraz Benedykta, Dafroza, Dobromir, Doroteusz, Elżbieta, Fereol, Grzegorz, Krystiana, Suligost, Tytus i Angelika. I wszystkim solenizantom imieninowym, urodzinowym i rocznicowym składam najserdeczniejsze życzenia. Przysłowie jest jedno: gdy w Eugeniego lód albo woda, taka i lipcowa pokaże się pogoda. Przechodzimy dalej. Słońce, świt o 7.01, wschód o 7.41, zachód 15.39 i zmierzch 16.20, a księżyc zajdzie o 11.17. Nietypowe święta to Światowy Dzień Braille'a oraz Dzień Spaghetti. A cytat dnia: szczęście nie jest kolorowym motylem, za którym musisz pobiec, jeśli chcesz go złapać. Szczęście jest jak cień, podąża za tobą nawet wtedy, gdy o nim nie myślisz. I to powiedział Phil Bosmans. I to wszystko w dzisiejszej kartce z kalendarza. Zaraz wam pokażę, co dostałam. No i przychodzę do was dzisiaj z taką rzeczą jedną, właściwie to z dwoma. Ostatnio wam opowiadałam, że mówiłam, że lepiej śpię, że jestem bardziej wyspana i że wam w najbliższym czasie opowiem, co jest przyczyną tego. No, więc otrzymaliśmy ze Zbyszkiem dwie takie poduchy. Jak widzicie, tu jest jedna, taki ma dziwny kształt, jak motyl, nie? No i druga. Tamta jest Zbyszka, ta jest moja. To jest, poduszki są firmy Zamat Home. I zaraz wam o nich opowiem, bo szczerze mówiąc, jak ja już różnie sobie podkładam poduchy, bo zawsze mnie ten kręgosłup bolał i czasami sobie tak dużo tych poduch dawałam, że wysoko, to było źle. Źle mi się oddychało. Znowu nisko, jeszcze gorzej. Różne poduszki stosowałam. Miałam też taką jakby ortopedyczną poduchę, którą dostałam od mamy. Nową, bo mama mi kupiła i sobie. I na tej poduszce dosyć długo fajnie mi się spało, bo ona miała tu już te wyprofilowanie na szyję, ale to już było tak dawno, że ona się już po prostu zrobiła taka niefajna. I już nie spełniała swoich funkcji. A ta poduszka, zaraz wam pokażę, ona jest tak wyprofilowana, że tutaj macie na szyję. Tu jest takie, ona jest takich warstw w ogóle jest utworzona i zapamiętuje kształty. To jest tego typu, że właśnie, że zapamiętuje kształty. Poszewka jest chyba z włókna bambusowego, o ile się nie mylę. Można ją tutaj rozpiąć i wyprać, bo się bardzo szybko pierze, znaczy bardzo szybko, szybko schnie. Te guziki to się nie ma co martwić, bo to jest taki zaczep, one się odczepiają, zaczask taki. I tutaj chodzi o to, że tutaj jest taka dziurka, że można oddychać, bo to jest taka poduszka, na której przede wszystkim dla ludzi, którzy mają kłopoty z kręgosłupem, boli ich głowa, jak rano wstają, bo się źle śpi, bo zazwyczaj jak śpimy, to tutaj krzywo tutaj wszystko mamy. Ja wam zaraz pokażę, bo się położę na tej poduszce, ale co wam chciałam tu pokazać. O, tak, tutaj ona jest, może to trochę oddalę, o tak. Ona jest tutaj wyprofilowana, że kładziecie głowę, tu macie podniesiony właśnie na odcinek szyjny, że kręgosłup jest równo położony, tutaj jest pod szyję, że szyja się nie ugina i tutaj normalnie głowa się kładzie, nie? Można leżeć na plecach, na bokach, na boku, na brzuchu i da się oddychać, bo tutaj jest też właśnie takie, że wiecie, nos wam się zaraz nie ten... że nie można oddychać, nie? Nie zatka się.
te, możecie się pytać, po co są te skrzydełka tutaj, nie? Zaraz wam pokażę. Tutaj jest tak, to jest na szyję, tutaj się głowę kładziecie, a tu jest fajne takie zabezpieczenie na ramiona. Ja się zaraz położę, nie wiem, jak czym się to uda tak pokazać. Może ja sobie odwrócę kamerkę teraz, żeby to lepiej umiała, żebym widziała, co pokazuje. Tak? Nasza Klusia wariuje. I spróbuję się położyć na tej poduszce. Tak. O, najpierw może na boku. Ja się kładę i aparat też bokiem, nie? Tak. Tutaj mamy, o. Kładę głowę tu. I tutaj mam to. I kręgosłup jest prosty i ja sobie leżę po prostu, nie? I teraz, nie wiem jak wam to pokazać, nie ma drugiej osoby, która by mnie sfilmowała. Oczywiście jest Klusia, która po mnie skacze. Tutaj mamy to właśnie, często ludzie wkładają i tak pod poduszkę. Tutaj mamy tak właśnie, że można sobie rękę tutaj oprzeć, przeważnie tak się śpi, nie? Drugą sobie na tym, bo ta jest wyżej tutaj, może być tu wyżej na poduszce, a ta kluska zejdź, a ta może sobie tutaj leżeć. I to jest takie właśnie, tu wszystko jest na swoim miejscu, wszystko jest dobrze poukładane, bo jakbyśmy chcieli tu wyżej, to już by było, dla tej ręki byłoby za wysoko i potem cierpnie ręka, nie? Także to jest bardzo wygodna opcja. Teraz kładziemy się na plecki. Łamatko. No, kluska, odejdź. I właśnie, ja troszeczkę za nisko. No. Głowę mam właśnie w tym miejscu, gdzie jest ta dziurka tam. Tutaj mam, o. To tu jest, na, że tu przytrzymuję tutaj ramiona. Pod tym odcinkiem, no jak jest odcinek szyjny, tutaj jest wszystko dobrze się układa i wtedy można sobie tak spać. Nie trzeba, można mieć ręce tak, ale cierpną wtedy, nie? A tutaj sobie można po prostu tak i tu jest na równym, ramiona są ułożone. Pokazałabym wam drugą rękę, ale musiałabym w zębach ten aparat trzymać. No, jedna ręka, druga ręka. Także jest wygodnie do spania. Kluska. Kręgosłup jest na prostym, leży się równo, prosto, ale głowa nie jest znowu tak. Wiecie, o co mi chodzi? Tu pod szyją jest po prostu to takie wyprofilowane, że nie stajecie pokrzywieni, jeśli chodzi o górny odcinek szyjny, nie? Zaraz wam się pokażę teraz. Można też się kłaść na boczku, na plecach, na brzuchu. Tutaj jest ciężka sprawa z moją kluską, bo ona mnie teraz obskakuje z każdej strony. Zejdź ze mnie! O, czekajcie, zatrzymam na chwilkę. Próbuję wam to pokazać, ale nie wiem, czy to będzie dobrze widoczne. O, tu sobie możemy rękę położyć. Ja to tak rzadko na brzuchu ostatnio sypiam, bo brzuch już taki troszkę większy, wiadomo, ale zawsze lubiłam na brzuchu spać. Tu się można, o, i się fajnie relaksuje człowiek. Oczywiście rączki, druga też by tu była, gdybym nie trzymała ta z aparatu, miałabym ją tutaj położoną, nie musiałabym jej tak bardzo wysoko kłaść, a byłoby mi wygodniej, bo normalnie to ludzie wkładają ręce pod poduchy i tak dźwigają i potem już nie ma czym oddychać, nie? To mam nadzieję, że wam to wytłumaczyłam, ale bym sobie znowu poleżała. To tak fajnie działa, relaksująco. Tak się troszeczkę tu powyginam na łóżku, sceny łóżkowe dzisiaj są. No, także, ale tak bym sobie poleżała teraz na pleckach. No, w każdym razie tak, ta poduszka jest, fajnie się na niej śpi. Już ją mam wypróbowaną. Tak, już mam wypróbowane tą poduszkę obydwoje ze Zbyszkiem. Zbyszek wam powie coś na ten temat, jak przyjdzie z pracy, bo teraz go nie ma. Ale co on mi powiedział? Ja zauważyłam, że on mniej chrapie. Właściwie to nie słyszę, żeby chrapał, a często chrapał w nocy. Ale jeszcze co? Zauważyliśmy, że on w nocy nie kaszle.
jak leży na tej poduszce, nie kaszle, bo on ma taki specyficzny kaszel. Ktoś mi tu mówił, że jak nagrywam, to powinien cukierki jeść albo wychodzić do innego pokoju. Cukierki, to on by musiał ciągle te cukierki jeść. To nie działa na ten jego kaszel, na mój kaszel kiedyś, ale to jest inna sprawa. On by musiał ciągle siedzieć, jak ja nagrywam, to on by musiał siedzieć w ogóle na zewnątrz, żeby go nie było słychać, bo ma napady kaszlu. Na to już nic nie poradzę. W każdym razie zauważyliśmy, że jak na tej poduszce śpi, to w nocy nie ma tych napadów kaszlu. I Zbyszek powiedział, że ja zawsze chrapię. Ja uważam, że to nie ja chrapię, tylko on. Ale on mówi, że jak śpię na tej poduszce, od czasu jak mamy te poduszki, to on jeszcze nie słyszał, żebym ja chrapała w nocy. To znaczy, że tam się coś tak poukłada w tym, że to jest... Dobrze człowiekowi robi, że się nie chrapie, bo chrapanie wcale nie jest zdrowym objawem, to jest zły objaw. Tam coś tam się dzieje, że to już, wiecie, to nie na ten odcinek, nie? No. Ale co jeszcze zauważyłam? Ja, jak wiecie, my mamy te zegarki i ja wcześniej zawsze zwracałam uwagę na długość snu i jak długo miałam głęboki sen i jak długo miałam taki płytki. Ja zazwyczaj to ja miewałam bardzo dużo tego płytkiego snu, jeśli chodzi o całość snu, a tam minimalnie głębokiego, a już te fazy jakieś REM czy coś, to już w ogóle jeszcze nigdy nie miałam. U Zbyszka na zegarku widziałam, że on miał te fazy REM, a ja nie. I nadal nie mam tej fazy REM w czasie snu, ale ja od czasu jak mam tą poduszkę, to zauważyłam, jak tak sobie sprawdzam, że mi się wydłużył czas snu głębokiego. Czyli człowiek bardziej odpoczywa, bardziej jest wypoczęty rano. Lepiej mi się śpi. Wiadomo, że ja jeszcze sobie zakładam maseczkę, żeby rano, jak jest jasno, zwłaszcza jak późno chodziłam spać, to żeby mnie tak rano nie budziło, żebym mogła pospać. Ale mimo wszystko, nawet jak wcześniej z maseczkami spałam, to ja nigdy nie miałam tak, żebym miała tyle czasu głębokiego. Większość snu miałam, mam teraz głęboki sen, a minimalnie jest płytki. Także to też świadczy o tym, że te poduszki zdają egzamin. Mają śmieszny kształt. Te, jak powiedziałam, to jest poduszka z guzikiem. Dostaliśmy je jako, jak to się nazywa, współpraca i tam właśnie na stronie, ja Wam zaraz wszystko powiem, ja Wam podlinkuję stronę właśnie za Matchą i tam są różne poduszki i jako taki prezent będziecie mieli 15% zniżki z moim kodem rabatowym Gabriela. I to będzie też wszystko wypisane. Ty też się pchasz do niej, nie? To będzie w opisie filmu. 15% na kupno jakiejkolwiek poduszki stamtąd. Widzicie, o jak ona tutaj jest zbudowana. Teraz to widać. Tu jest podpórka na szyję. Tutaj na ramiona. Że to głęboko tu wchodzi na szyję, tutaj na ramiona, a tu sobie kładziecie rączusie, jak macie taką ochotę. No, jak mówią, że jak się dzieci jak śpią z rączkami do góry, zawsze się patrzało, nie? Na to, jak śpią z rączkami do góry, to znaczy, że są zdrowe. No ja lubię spać z rękami do góry, ale często mi właśnie cierpły te ręce, bo ja zazwyczaj to je gdzieś tam dawałam, wiecie, daleko. Jeszcze sobie tam poduchę podtrzymywałam, nie? Teraz jak na tej profilowanej poduszce śpię, to już coraz rzadziej sobie tam gdzieś odrzucam te ręce do tyłu, tylko właśnie tutaj one są w jednej pozycji, tak, że nie cierpną tak. To jeszcze o to, jeśli o to chodzi, a wracając do współpracy, mamy 15% zniżki na towary z tej strony. Pod filmem będzie link do strony, do tej poduszki chyba też mam tam. I co? I kod rabatowy. No, za chwilę Wam jeszcze pokażę, bo sobie tutaj nie przygotowałam. Zaraz Wam pokażę, jak to profesjonalnie, z jakich warstw to jest złożone. Moment. Wyłączył mi się aparat. W każdym razie
te poduszki przychodzą fajnie zwinięte. Dziś miałam ten worek, nie wiem gdzie on teraz jest. One przychodzą w takim pudełku. Ja już tych pudełek nie mam, bo je już wykorzystałam na zapakowanie prezentu dla Marka. Jak widzieliście, jakbyście się, co, jak jesteście ciekawi pudełka, cofnęli właśnie do rozdawania prezentów, jak Marek tam miał zapakowany ekspres do kawy, to było z dwóch pudełek. Jedno było od dołu, drugie od góry. One przychodzą zwinięte tak, ale tak mocno są zwinięte, w woreczku zamykanym strunowo. No i cała paczka to jest gdzieś taka, taki kartonik. No, ja nie sfilmowałam tego kartonika, jak to przyszło. Potem znalazłam sposób na wykorzystanie tych pudełek, także już Wam teraz nie jestem w stanie tego pokazać, no, ale przychodzi bardzo fajnie, to jest takie małe pudełeczko przychodzi. Fajne jest, i jak dwie przyszły, to były sklejone taśmą, także no. Przychodzi do tego też takie książeczki, tylko że tutaj nie jest po polsku napisane. Zamat. To jest podziękowanie, że się złożyło zamówienie. Tutaj jest chyba, jakby się miało jakieś, jakby się chciało oddać poduszkę. Bo z tego, co słyszałam, to jak się jest niezadowolonym po miesiącu, czy po ilu, można zwrócić tą poduszkę, ale ja jestem bardzo zadowolona, więc ja tam nic nie będę zwracać, tym bardziej, że ją dostałam. Ale można odstąpić chyba od, jak zresztą z każdym towarem. I przychodzi cała taka, o, to było tak zapakowane, jeszcze tym owinięte, zamat. Tylko, że to też nie jest po polsku tutaj, ale Wam tutaj pokażę. O. Wiem, że można sobie dokupować warstw tych. Ja Wam to może potem zbliżenie zrobię normalnie, jak to będzie leżało. Bo ta poducha się składa z różnych warstw tych gąbek takich specjalnych. I jak komuś jest za mało, to można sobie coś tam jeszcze dokupić. Ale to już trzeba patrzeć na stronie. O, i tutaj mamy właśnie pokazane. Gdzie to jest? Tu. Jak można spać? Jakie warstwy są tutaj tej poduszki? Także no wszystko tutaj mam nie po polsku, no ale to się można wszystkiego domyślić po prostu. I ja Wam to później zrobię zbliżenie normalnie, jak kartka leży. Albo zdjęcie tego. Także my jesteśmy ze Zbyszkiem zadowoleni. Zbyszek pewnie wyrazi swoją opinię, jak wróci do domu, ale pewnie Wam nic nowego nie powie, poza tym, co ja powiedziałam, ale jest zadowolony. Jest zadowolony. Tyle, że my mamy troszeczkę za wąskie łóżko tutaj. Wersalka by się przydała szersza, bo się tak z ledwością mieścimy tymi poduszkami, bo one są tak wielkości, ja wiem. Nie wiem, jak to jest na szerokość. Jak taka normalna poduszka, Wam powiem. No, także zadowoleństwo jest. Dziękujemy w ogóle firmie Zamat Home, że możemy testować, że mamy tą możliwość właśnie wypróbowywania i że ogólnie dostaliśmy te poduszki. I teraz nasz sen będzie jeszcze lepszy niż wcześniej był. Wcześniej to tak różnie, jak Wam mówiłam, różnie bywało. Teraz rzadko mnie boli głowa, jak wstanę z bólem, jak wstaję rano. Pewnie, wiecie, nie zawsze też jest od kręgosłupa ból głowy, ale na razie, jak mam tą poduszkę, to jestem bardziej wyspana i tak mnie tutaj nic świeci. Tak jak wstaję, to nie muszę sobie nastawiać szyi, nie? No. To by było na razie wszystko, jeśli chodzi na ten temat, bo widzicie, ona tylko szaleje. Ona jak na łóżku, to już w poduszki, już. To jest jej dzień. Jej czas na szaleństwo. Szaleństwo kluskowe. No, to ja Wam za chwilę tutaj jeszcze dodam zdjęcia albo sfilmuję to zbliżenie po prostu. Może ktoś po angielsku potrafi, to sobie przetłumaczę. No.
No i Zbyszek już wrócił z pracy i chciałam się zapytać, żebyś powiedział, jakie są odczucia, jak śpisz na tej poduszce, od czasu jak śpisz na tej poduszce. Zamet home. No. Śpi się bardzo dobrze. Mhm. Jest mięciutko, fajnie. Też się, ale to jest moja. Tak, właśnie, jeszcze zademonstrował teraz też Zbyszek. Ona mi też tak skakała, jak ja się położyłam. Z tym, że ja nie lubię tak spać. Tylko ty lubisz tylko wyżej. Lubię na boku. A na boku też jest bardzo fajnie. O. Ale rączka gdzie tak idzie? Zasypę. A gdzie rączka? Tu. A ta rączka ma być nie pasuje. A nie tu. Pasuje ci. Ty lubisz tu. Mieć rączkę. Ja lubię mieć tak. No, ale przede wszystkim na szyję to naciąga tam, rozciąga te. Na szyi nie? Jest bardzo dobrze. No, bo to rozciąga szyję. Nie boli mnie nic tutaj. No. Przede wszystkim, no i co, no. No i mniej kaszle w nocy. No ja w ogóle nie zauważam teraz. Chyba nie chrapię. Nie chrapiesz, bo to ja bym też zauważyła, bo ty mówisz, że ja chrapałam wcześniej. Ty chrapiesz, jak jesteś zsunięta z tej poduszki. No jak zjadę z tej poduchy. No to chrapiesz nie... No, ale to jak zjadę, ale tak normalnie to, tak, to nie. No. 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 To odczucia raczej jest na plus. O. No, to opinia Zbyszka. To dziękuję. A proszę. O, tutaj mamy te warstwy. No i tak jest prawidłowo ułożone ciało do spania na tych poduszkach. A tutaj mamy z jakich warstw tutaj jest to zrobione. Coś jest ważnego. No. No i witam serdecznie w pierwszym normalnym dniu tego roku. W sensie takim, że jest pierwszy dzień, taki roboczy, pierwszy roboczy dzień tego roku, czyli witam się z Wami 2 stycznia. Jest u nas chłodno. Jest 6 stopni na plusie, ale jest okropny chłód. Także ja tutaj długo chyba na tym balkonie dzisiaj nie zabawię. Pogoda, widzicie, szaro, buro i ponuro. Tutaj jeszcze Wam pokażę. O, tu mi wychodzą te cebulki, tulipany. I co chwilę tutaj mam za dużo wody. Muszę odwracać tą donicę, żeby wylewać z niej wodę, bo tu ciągle mi stoi woda. Okropnie. No i przychodzę do Was z kawusią. Nie mogę powiedzieć poranną, bo już jest dzień, już jest posunięty daleko. Także, ale z gorącą kawą, pierwszą dzisiaj, bo tak o tej porze dopiero piję pierwszą kawę. W takim innym kubku, coś tu Holiday pisze. Jak to przetłumaczyłam z tym, to mi jakieś dziwne rzeczy wyszły, więc nawet nie mówię, co mi tam wyszło. Coś o robakach. O wakacjach i robakach. A jak patrzę na ten obrazek tutaj, to jest dziewczyna w fotelu. Ma tam prezenty, kotek, świeca i na stole jest też przy świecy kawałek choinki, znaczy się gałązka choinki. No to raczej wakacyjne to nie jest, nie? No. Piję, póki gorąca. Powiem Wam, że jest naprawdę taki chłód wilgotny. Nie fajnie. Niby jest 6 stopni, a jest chłodno. Zimno wręcz. Dlatego ja się tutaj opatuliłam i długo tutaj chyba nie posiedzę. Zapowiadają, jak tam czytam, jakieś bestie ze wschodu, jakieś nie wiadomo co. Ale jak patrzyłam na prognozę długoterminową u nas, w naszym mieście, no to w styczniu, jak to zapowiadają -41, to u nas tam wychodzi -5, -6 stopni.
będzie w ciągu dnia, w nocy troszkę więcej, ale nie te 41, jak tam gdzieś wyczytałam na interi, także nie wiadomo, gdzie to będzie i czy to rzeczywiście przyjdzie. No wiecie, wielkie zaskoczenie, bo w styczniu zima będzie w Polsce. No, to jest rzeczywiście wielkie zaskoczenie, bo śnieg ma spaść i będzie silny mróz. Normalne jest, często właśnie tak było, że w styczniu było minus 20 nawet. To mi się zdaje, że mi się tutaj kluska próbuje dostać. Zaraz się tu dostanie. Normalne jest, że jest minus 20 w zimę i to były normalne zimy. I śniegu trochę było. Ja już nie mówię, żeby były tak ekstremalnie, wiecie, wysoko tego śniegu, nie? Ale kurczę, no zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie, bo tak straszą, zobaczymy, a kluska się przeciąga i tutaj mi ciśnie. I teraz będę musiała bardziej zwracać na uwagę na to, co ona robi. Tak się zabezpieczyłam, żeby nie wyszła, ale jednak jej się udało. Ona tak długo skrobie te drzwi, aż one się uchylą i potrafi wejść na balkon. To taka cwaniara mała. Nie wiem, czy nie będę musiała zaraz przerwać, bo ja tam odsłoniłam tą skrzynkę z tymi tulipanami. Tam zawsze daję inne skrzynki na to, nie, żeby ona mi nie weszła do niej. No i będę patrzała, żeby ona mi nie weszła, żeby nie miała ochoty akurat tam sobie, wiecie, dołka kopać albo iść na dwór. No. Także mam normalny dzień. Ja już trochę porobiłam w domu. Tam się pranie pierze, zaraz się kończy, zaraz będę nastawiała drugie pranie. No i normalny dzień, nie? Kluska! Nie wolno tam się wciskać. Gdzie ty się tam wciśnie? Przecież przelecisz mi tam. I ja wiem, i tutaj pisaliście, że mam sobie siatkę dać na te balustrady, ale na dół nie ma jak dać siatkę, a ona mi tam może wylecieć. Teraz stoi jak taka na dwóch łapkach, opiera się tymi łapkami o skrzynkę i patrzy, bo tam słyszy dzieci. Widzisz? No, ktoś z pieskiem idzie. Gdybym pokazała, to śmiesznie to wygląda. No tak, tam są dzieci. Ale ty teraz nie idziesz, to później pójdziesz. No. Chyba zatrzymam na chwilę. O, tak sobie stoi i zagląda. No. No, jestem tutaj z powrotem. Pokazałam wam, jak ona tam się opierała, ale no nie chcę iść. Nie chcę iść z powrotem, więc będę musiała ją tutaj wziąć, żeby się nie trzęsła za chwilę, jak nie wiem co. Wiatr jest, to wiecie. Ja za chwilę wam się w domu będę nagrywała jeszcze też, bo dzisiaj mam wam do zaproponowania pewną rzecz. Chciałam się pochwalić pewną rzeczą i wam zaproponować. No gdzie? Ale to będzie za chwilkę. No chyba za chwilkę będzie, dlatego że no tak mnie rozstygowała. A wiem, chciałam wam powiedzieć, bo miałam wam powiedzieć, jak z tym Sylwestrem, czy u góry było głośno. Było znośnie, w sumie to jakbyśmy mieli tak normalnie puszczoną muzykę z tego, jak wiedzieliście, no to nie słyszeliśmy tam nawet tego łubu-dubu z góry. Na początku troszkę było słychać, musiałem troszkę okryć tu. Na początku trochę było słychać, ale później nie. Ale co ciekawe, ja nie zauważyłam, na korytarzu była kartka. Kamil zrobił zdjęcie tej kartki i mi posłał. Ja wam je później wstawię tutaj. Ci ludzie na czwartym piętrze będą robili Sylwestra, że bardzo przepraszają, że może być troszeczkę głośno, ale oni robią Sylwestra. No ale nie było tak głośno, znaczy się do nas tutaj nie docierało tak. Może wiecie, na trzecim piętrze to mogli tam słyszeć bardziej, wiecie, wiadomo, tu panie i tak dalej. Ale u nas nie było tak słychać, także było ok. I jeszcze jedna rzecz. Dzisiaj miałam jakieś takie dziwne sny. Coś mi się w jakichś pudełkach śniło i w ogóle rano wstałam i szukałam pudełek. Mniejsza z tym. Ale co znalazłam? Kartkę, którą dostałam jako pierwsza kartka świąteczna w tym roku od Ewusi. I później wam, jak będę w kuchni, to wam pokażę te kartki.
Dostałam 3 kartki świąteczne w tym roku od widzów. Bardzo dziękuję. Od Kasi, jak zawsze, Katarina posłała, od Elizabet i od Ewusi. Ja przedtem nie pokazywałam tych kartek, bo ja gdzieś tak ją schowałam. Ja bym wcześniej już pokazała te kartki, ale mi było po prostu głupio, bo pierwsza kartka, która przyszła, ona przyszła, jak dzisiaj się już z kapłan, razem była w skrzynce z książeczkami do płatności na czynsz, a my płacimy drogą elektroniczną. No i ja to wzięłam i schowałam. No i potem, w tym ferworze, jak tutaj się wiecie, choinkę stroiło i tak dalej, bo to przed świętami, przed choinką jeszcze, przed strojeniem. Ja nie wiedziałam, gdzie ja schowałam tą kartkę. To taka skleroza, że obszukałam wszystko. Zajrzałam do kartek zeszłego roku, które dostałam od was i nigdzie nie było tej kartki. Mówię, no jak to tak teraz, tak głupio, nie? W końcu dzisiaj, jak szukałam czegoś innego, w końcu tamto też znalazłam to, co dzisiaj szukałam, ale znalazłam tą kartkę od Ewusi. Ja, Ewusiu, bardzo ci dziękuję również. Bardzo dziękuję wam, trzem, które posłałyście mi, nam kartki świąteczne z życzeniami. Bardzo serdecznie za nie dziękujemy, a później wam pokażę, jakie to są karteczki, bo bardzo się ucieszyłam. No. Tak długo zwlekałam, ale jak dzisiaj już znalazłam, to już mogę pokazać i ten, bo tak to bym tylko wspominała o tej kartce, a mi tak głupio po prostu było, bo ja ją tak ją schowałam. Ja przeważnie jak coś schowam, to koniec, nie? No. A dzisiaj mi się wydawało, że gdzieś tam pudełko jedno mi zaginęło z pewnymi rzeczami, ale w końcu je znalazłam, także tak się zaparłam, że znalazłam, tyle energii rano na to zużyłam, że ho, ho. No, ale oprócz tego jeszcze sobie zrobiłam dużo roboty w domu, także teraz mi zostaje tylko, tutaj uporządkuję sobie z tym jedzeniem, co dzisiaj będziemy jedli, czy coś do zamrożenia dać, chociaż teraz ma być tak zimno, że nawet nie muszę do lodówki dawać do zamrażania, nie? No. Tam mam rozmrożone kotlety i nie wiem, czy dzisiaj je robić. Chyba będę musiała je zrobić, bo są rozmrożone już 2 dni w lodówce. Wprawdzie w lodówce, ale wiecie, też może się mięso popsuć. Więc chyba zrobię te kotlety, usmażę i kto będzie chciał, to zje kotleta. No bo tu jeszcze jest dużo jedzenia i w sumie to nie będę na razie nic takiego normalnie gotować. Mam jeszcze pół garka, no może mniej niż pół, ćwierć gara barszczu. Też go trzeba zjeść, a w lodówce jest już rosół. No także tak sobie zrobiłam, a jakoś jednak Zbyszek już ostatnio dużo mniej je, bo ja to robię tak, jak kiedyś jedliśmy, a teraz Zbyszek już bardzo zmniejszył swoje ilość jedzenia i sam się dziwił, że zjadł tego barszczu z uszkami i w sumie ma dosyć, na razie nie jest głodny. No ale to też, jak to wiecie, teraz miał parę dni wolnego, to właściwie tylko siedział, to organizm nie zużywał energii, tak? No bo wiadomo, jak przyjdzie po pracy, no to jest głodny i wtedy zje więcej, nie? Także dzisiaj już jest Zbyszek w pracy, no to jak przyjdzie, to pewnie wsunie tego kotleta i może tu jeszcze jakieś, nie wiem, karpie, sałatki albo coś, no i barszcz. Ten barszcz się przyda, bo tam zimno, na pewno dzisiaj będzie zmarznięty. No ma wprawdzie tam te ciepłe kurtki i tak dalej, ale ta wilgoć taka jest, a on pracuje na takim wygwizdowie, jak my to mówimy. Dookoła jest taka równina i oni tam robią beton chyba. Bo on jako elektryk, ale też i na tej maszynie takiej, która tam przewozi wszystko do robienia betonu. I wam dokładnie nie powiem. Wiem, że coś takiego robi. No bo to w tej pracy jest tak, że jak gdzieś kogoś brakuje, to przesuwają ludzi. No. Głównie ma papiery na elektryka, że elektrycznością tam się zajmuje i jak coś jest, no to najgorzej, jak są jakieś awarie, nie? Gdzieś coś jadą, coś koparką, kable rozerwą i potem oni się muszą starać, co z tym zrobić. No. Ale tam jest, właśnie do tego zmierzam, że tam jest zimno i nawet jak on w tej maszynie tam jest, siedzi, w lato było za gorąco w tej maszynie,
bo tam nie ma klimy, a w zimę jest zimno i wieje, nie? Nawet jak on się grubo poubiera, no to jak długo tak się da, nie? No. Ciekawa jestem, czy on dzisiaj wziął tą swoją nową torbę do pracy, bo miał sobie po prostu nosić ją do pracy. Myślałam, że będzie znowu kawę sobie nosił, ale nie wiem. Muszę zobaczyć. Coś ostatnio mówił, że ten za dużo mu tej kawy tam jest, że tam jest kawa, potem mówił, że tam jest jakaś taka licha ta kawa, to ja mówię, masz teraz torbę, to sobie znowu noś kawę w termosie, nie? No, zobaczymy. Może jak tak będzie zimno, to może będzie nosił sobie tą kawę, żeby się zagrzewać tam na tej maszynie. No dobra, to na razie kończę, bo mnie się zaczyna robić zimno i mam czerwony nosek. No i zobaczymy się za chwilkę. Oczywiście, jak zawsze. No i jestem już na wieczornej kawusi. Dzisiaj mam kawusię i przechodzę właśnie z tymi karteczkami, o których mówiłam, że dostałam karteczki. Najpierw przyszła kartka świąteczna od Ewy. Ewa już wie, o kogo chodzi. Od Ewusi. Tak jak zawsze piszę. Taka fajna karteczka. A potem przyszły dwie kartki jednocześnie. Od Kataryny, od Kasi i od Elizabeth z Niemiec. Ta jest z Siemianowic chyba, o ile się nie mylę. A ta z Niemiec. Tak, właśnie dostałam od dziewczyn takie fajne karteczki i bardziej jeszcze lepsze życzenia w środku. Także podobną w zeszłym roku dostałam od coś w tym stylu, ale chyba troszeczkę inna, jak potem będę wyciągała, znowu będę chowała te wszystkie świąteczne rzeczy, bo to mam w tym pudle. To sobie zobaczę, bo w podobnym stylu kartka jest. Też tak wycinane, na żółtym tle. Nie wiem, czy tam była choinka, czy coś innego. A tutaj właśnie z takimi zwierzaczkami w zimę po prostu. No, także dziękuję jeszcze raz za te karteczki. Bardzo mi było przyjemnie, jak zajrzałam do skrzynki i coś tam było, nie? Każdemu jest przyjemnie. No, ja wysłałam w tym roku tylko 3 kartki. Resztę miałam wysłać, ale nie doszło do tego. Kupiłam kartki, kupiłam kartki razem z tymi z kopertami, kupiłam znaczki. No i jak napisałam adres na jednej, zaadresowałam. Jedną z tych kartek tam była granatowa chyba koperta, a reszta są zielone koperty i w sumie nie było za bardzo widać tego, co jest napisane. Musiałabym czymś jasnym, białym chyba pisać. Też tak troszeczkę to było źle pomyślane, no bo jak teraz taki list ma dojść, jak jest ciemnozielona koperta i czym tutaj napisać, żeby to było widoczne, nie? No stwierdziłam, że będę musiała kupić koperty białe. No i do tego to już nie doszło. Także na razie karteczki są, chyba będą na przyszły rok, tylko będzie trzeba kupić koperty do tych kartek. No i będę miała już i znaczki, i kartki, tylko koperty trzeba będzie kupić. No. I tak, a ja tu dzisiaj przychodzę z kawusią jeszcze, bo jeszcze troszeczkę pracy mnie czeka dzisiaj. Niby taki leniwy, znaczy to nie jest leniwy dzień, ale taki właściwie dużo, dużo na komputerze dzisiaj mam do roboty. Tu ktoś mi skacze. No chodź. Opla. Tak, dzisiaj bez ubranka, bo niedawno ją czesałam, bo trzeba ją co? Myślę, że codziennie przeczesać, zwłaszcza jak ma takie długie te włoski, a zwłaszcza jak w tym sweterku chodzi przez prawie cały dzień, no to wiadomo, że to trzeba, wiecie, to ją tam coś może swędzi, a teraz patrzę za wieki. To ją wyczesuję, no ale po niej nie widać, że jest wyczesana. Po prostu rozkociębana jak nie wiem co. Tu ma chryzantemkę, tu ma chryzantemkę, a teraz, no patrz ją, no. Tu mi przyszła, skacze, weź ją. Chut, bo ja widzę, jak ty się patrzysz. No, weź ją tam, bo ona mnie znowu rozstegowała i znowu nie wiem, o czym ja chciałam mówić.
taki szprot mały. To jest taki przytulasek, że szkoda słów. I wszędzie chodzi, jak coś się robi, to ona chodzi przy nodze. Albo ze swoją, zawsze z jakąś zabawką. Najśmieszniejsze jest, jak idzie z tą swoją tą choinką, albo z tą pizzą. Idzie taka dumna, to musi tak mieć głowę, żeby to jej, żeby sobie nie przydepła jej. I idzie. Ja idę do kuchni, to wiadomo, jak się coś w domu robi, no to się chodzi. To tu, to tam, a ona depta za mną non stop z tą pizzą na przykład, nie? Bo żeby się z małą kostką, no to jeszcze, ale z tą pizzą depta. No. I ona we wszystkim musi uczestniczyć. Nic nie może się odbyć bez Klusi. No. Zresztą widzieliście, jak nagrywałam te poduszki, demonstrowałam, jak się kładzie na nich, no to ona była pierwsza, żeby po mnie poskakać troszeczkę, nie? Oczywiście zalizać, bo matka leży, ale ma oczy otwarte. To trzeba zalizać. No, Kawusia, zrobiłam sobie teraz taką dużą cappuccino. Z podwójną mocą kawy. Wiecie, już jest wieczór, ale... No i znowu skacze. Jojo małe. Chodź tu, jojo, chodź. Jest wieczór, a ja sobie zrobiłam taką kawę, ale... Z mlekiem, jak sobie zrobię, to i tak mi się za jakiś czas chce spać, a ja tam będę miała troszkę żmudnej pracy, bo w końcu się muszę wziąć za uporządkowanie galerii na laptopie. Mam już nową pamięć, będę musiała coś już zacząć przegrywać. Grudzień się skończył, mam 2 miesiące do przegrania. Na ten nowy, na nową pamięć. Na dodatek jeszcze w takim pliku, który cały czas używam, no to tam się już zrobiło bardzo dużo zdjęć i tam trzeba zrobić porządek. Jest troszkę filmików, z których będę chciała zrobić zdjęcia, dlatego ich nie usuwam, bo takie zdjęcia właśnie z filmików fajnie wychodzą zdjęcia. I to mamy nie dość, że film, to ale można też oglądać sobie zdjęcia, nie? No tak, żeby mieć w takiej galerii prywatnej te zdjęcia. Z tych zdjęć potem czasami korzystam, jak robię miniaturki. No, ale najważniejsze, że ja sobie tam lubię potem poprzeglądać, jak to w którym roku było. No. Przyszła tu, bo musi tu z wysokości patrzeć na ciebie. Tam jej było za nisko, pod nogami. Szlafrok to na nie bardzo widzi, a wiki pranie wiesza. No, a stąd lepiej widać, tylko że ona ta jakby troszeczkę więcej już ważyła, jak na ręce, no bo ona nie ma 1300 kg. Nie, ona jest tak chudziutka, jak tak po tych włoskach, to same kości. Trzeba będzie do weterynarza z nią iść, to ją zbada też przy okazji. Zbada, zważy. No, także przed nami znowu taki czas, że do weterynarza ze 2 razy, na taki przegląd jakby. Tam ma jeszcze jakieś szczepienia zaległe, no i do fryzjera. To będzie takie troszkę stresujące, a potem to już będzie miała spokój, nie Wiki? Chciała, żeby pazurki jej obcięła. No właśnie, zobaczymy, może obetną tam, bo to chyba u fryzjera te pazurki obcinają. No, tam też to robi. Nie? Już ma długie te, takie te tylne. Te tylne, te tutaj takie, co no. Wysoko, to je się już tak zawijają. Ja jej tego nieobecne. No na razie nie, bo ona jest za dzika. I włosów nie idzie obciąć, ją poczesać nie idzie. Żeby ją czesać, to jej trzeba palec do dziuba wsadzić. Bo ona sobie obgryza tak delikatnie, nie? No tak. No tylko, że ja bym musiała mieć wtedy 3 ręce. Jedną rękę, żeby jej palec dać, żeby sobie tam, wiecie, męczyła ten palec. Wtedy można jej wszystko zrobić, nie? Tylko, że potem jedną ręką się czesze. No i jedną ręką dobrze by było tak przytrzymać tą łapeczkę, nie? Bo jak się jej wyczesza, ona ma tak piękne te włoski, nie Wiki? Piękne ma to umaszczenie. Ale co z tego? Ale się ten, jak to się mówi, że się tak... Rozkociębie się, oczepie się tak. Oczepie się, już jest. No, no. A najlepiej jak leci właśnie, jak ma te długie włosy, jak leci, to takie kupa włosów leci i tak. To tak fajnie wygląda. No, a czeszę ją też, żeby się jej kołtuny nie porobiły na łapkach, no. Chociaż na łapkach, to ja raz jej troszkę obcięłam te włosy. Tu na samych, na dole, tak wzięłam i tak poobcinałam,
No bo ona już miała takie dłuższe, że najpierw szły włosy, a potem kluska. No, a teraz już nic nie robię, bo tu bym mogła próbować je obcinać. Fajną ma tutaj teraz tą taką chryzantemkę na to mówię, no ale tutaj do oczku leci. A ja nie chcę jej dawać robić żadnej tutaj spineczki, bo to gumeczki. Wiem, że kropka tego nie znosiła, ją to denerwowało. To ciągnie potem po włoskach. Po prostu krótko będzie obcięta. Krótko, chcę tak ją krótko tutaj na tej mordce tak krótko obciąć, żeby ona nie, jak idzie pić, to ma potem tak te włosy ma cały czas mokre. To jej potem trzeba wycierać, jak się człowiek skapnie, że akurat była pić. No a na nogach to tak, jak to teraz obcinają. Też nie za krótko, ale też nie za długie, no żebym nie musiała za chwilę już narzekać, że ma za długie te włosy. A tutaj też bym chciała, by troszeczkę jej tam powiewało, ale z góry może jej troszeczkę zetną, nie wiem. Zobaczę, jak ta mi ta fryzjerka będzie mówiła, co ona zaproponuje. Te obcinanie, tak? Żeby to przynajmniej na 2 miesiące, 2-3 miesiące starczyło, nie? Tak myślę. No. Już się zaczyna Klusia przebarwiać na mordce. Już ma tam też nie dość, że takie złote włoski, to jeszcze i takie białe, nie tyle srebrne, co takie białe. I się tutaj robią takie pasemka. Zobaczymy, jak już będzie dorosła, jaka potem będzie. No, zobaczymy, jak będzie dorosła. Bo mamusia to wyglądała bardzo podobnie do naszej kropki. No, zobaczymy. Kropka też była czarna, jak była mała, jak była szczeniakiem, to była czarna. A potem tak człowiek ani nie zauważył kiedy i jakoś się zrobiła taka srebrna. No, bo to się tak nazywało, jak my jechaliśmy po nią. No to było napisane, że jest złoto-srebrne. No. Dlatego ja tak mówię, że złoto-srebrne. I tak, i rozwaliłaś mi cały plan, bo już nie pamiętam, co ja tu chciałam znowu mówić wieczorem przy tej kawusi. Idziesz do Biki znowu? Chciała soczek. Soczek, za chwilkę ci dam soczek. No właśnie, tam jest szklanka czysta, zaraz muszę Biki podać soczek. Chodź. A weźmiesz też i tego siamerka małego? Tą chryzantemkę małą? No. Chodź, malowiutu. Bo jak ją mam na rękach, to bym ciągle tylko o niej mówiła, nie? Na ramię przewieszę i... Tak, jak papugę. Nie, jak taką księżniczkę. Aha, taką księżniczkę, no. Jak Shrek, Fionę. Aha. No mam nadzieję, że trochę u ciebie będzie. Ona wczoraj, jak ja przyszłam, no. 2 dni w sumie nie było. No, ona szczekła, nie? Mi się wydawało. Nie wiem, czy to, ale... Jak przyszłam, to się do mnie przykleiła i mnie nie ustępowała na krok. No bo cię nie było 2 dni. No. Ja się położyłam na łóżko, a ona na tej poduszce. A ja miałam spokój. A ta na tej poduszce wyżej nad moją głową leżała i się ten i mnie pilnowała, gdzie ja idę. Do łazienki nie mogłam pójść, bo zaraz ze mną szła tak, gdzie ty idziesz? No, pilnowała. Dobrze. Pilnowała. To może dzisiaj będę miała spokój znowu w nocy. Nad ranem pewnie tak, bo pewnie znowu będzie spała ze mną. Ostatnio lubi spać ze mną rano. Ona czasami w nocy przychodzi do mnie albo śpi z nami. Ona tak lubi wędrować sobie. Jak tak, kropka. No, jak Zbyszek wstanie do pracy, to ona też wstanie, pochodzi, potem albo przyjdzie do mnie, albo przyjdzie do ciebie spać. No. Tylko czasami ja się w nocy budzę, a ona mi na mojej podusi leży, którą sobie specjalnie kupiłam, taką wyprofilowaną, taką. Żeby mnie głowa nie bolała i szyja. No. A ja się budzę w nocy, bo mnie boli kark i ten ja się budzę, leżysz gdzieś pod. Kark mnie boli, ja się jestem wykręcona, jakbym, nie wiem, była powieszona czy coś, no. Pod tą poduszką, a na poduszce pies. No to dziś, ja wczoraj też, tu sobie wszystko przygotowałam, tylko miałam się ten, patrzę, ja chcę się położyć centralnie w tym dołku, takim co jest na głowę, ona się tam już umościła, to jest jej miejsce. No, to ona na tej mojej poduszce, nie? Ona jest taka prostokątna. No, no. Ona się nie zwinie w kulkę, tylko na całą długość się rozteguje. A tu, że to jest takie zapadlisko tam na głowę, no to się w kulkę to zrobi. To się w kulkę zrobi, no, no i połóż teraz głowę. No. To ja mam potem takie, ty pierona mała zejść. Rano znowu czułam, że gdzieś tutaj była. Po prostu ona się tak, tak się przyklei i przez się tak, jak taki glonojad. I potem ani głowy odwróci, ani nic, bo pies jest przysany. No to ją też brałam i na bok tyle miejsca w łóżku, ona mi musi na twarzy spać. Ona bardzo lubi czuć obecność, kontakt. Ale kropka też tak, tylko że ona tyłem. Pleckami. A ta zaraz mordą tak. A ona się mordką położy, albo tak taką czapkę mi tu zrobi i się tutaj kładzie, nie?
No. No ja też mam dużo miejsca, bo ja mam... Ty masz większą tą werselkę. Ja mam werselkę większą, a poza tym ja sama tam śpię, jesteś, no. A ona zaraz na mnie musi się położyć. Na głowie najlepiej. Bo ona chce mieć kontakt. Mhm. Bo ona chce mieć kontakt. To jest taki piesek, który taki rodzinny. Tak. No. Idziemy. Dobra. A teraz ja już nie wiem, o czym ja to chciałam ci tu opowiadać. Ej. Pewnie już będę kończyła, bo to już tyle czasu znowu tutaj przeleciało. Słyszeliście, jak to z naszą Klusią u nas bywa. No. Także jeśli chodzi o te poduszki, to ja wam je przedstawiłam, bo je dostałam. Są wygodne. To wszystko jest prawda, to co mówiliśmy ze Zbyszkiem. Żeby mi ktoś znowu nie zarzucił, że ja mam współpracę, to wciskam ludziom. Ja wam przedstawiłam, a wy sobie z tym zrobicie, co będziecie chcieli. Jeśli ktoś ma ochotę, może sobie kupić. Są tam też inne poduszki masujące kark z takim podgrzewaniem. To można siedzieć chyba na fotelu, na przykład na tym oparciu sobie to dać, nie wiem. I żeby to masowało kark, jak ktoś ma problemy. Ja bym sobie mogła to wziąć na przykład tą z guzikiem, tą, którą mam, i jedną taką, ale tak sobie pomyślałam, bo mogłam sobie zamówić, którą. Pomyślałam sobie, że jednak wybiorę dwie takie same, no bo tak by mi było głupio, żebym ja spała na takiej poduszce wygodnej, żeby mnie kark nie bolał. Jak wiem, że Zbyszek też ma problemy tutaj z karkiem, ja bym sobie spała na takiej poduszce, a on by się męczył na takiej zwykłej, nie? No, dlatego wzięłam dwie te poduszki. No i Zbyszek już mówi, że tak jak słyszeliście, że od tego czasu go tak ten kark już nie boli, bo on często siedział właśnie, jak tak siedział w fotelu i mówił, że go strasznie kark boli, a nie za bardzo ruszać nie umiał. No, u nas jest sprawa taka, że werselka jest troszkę wąska i już jest bardzo, bardzo do wymiany, że człowiek wstaje połamany, jeśli chodzi nie tu, bo teraz tutaj już nie, ale kręgosłup. Troszkę tak, właśnie tak jak krzyże są. Także będziemy myśleli o tym, żeby ten werselkę wymienić. Także jak ktoś ma jakąś współpracę z werselkami, to my jesteśmy chętni. W tym momencie oczywiście żartuję, bo takiej współpracy nie ma. No, ale będziemy myśleli o tym, żeby jednak zmienić tą werselkę, bo to już jest taki stary typ, to była tutaj ta werselka. Pytaliśmy się właściciela, czy można ją będzie wyrzucić, i jak się kupi swoją, i czy tam nasza już... Oj, zatrzymam na chwilę, bo gdzie bił. No, bo to tak za głośno bije, wiem, że się zawsze wystraszycie, ja się wystraszę i wy się też wystraszycie, a potem tak głośno bije, że trzeba czekać, tak nic nie można mówić. A wracając do tej werselki, po prostu będziemy myśleli na tym, żeby sobie kupić szerszą werselkę. Właśnie z właścicielem rozmawialiśmy i powiedział, wyraził zgodę, powiedział, że tak, że jak kupimy nową, to ona po prostu będzie nasza, no bo wszystko się zużywa. Ta werselka, co my tutaj mamy, no to ona pamięta chyba czasy PRL-u, bo moi rodzice kiedyś, dawno, dawno temu taką mieli. No, także mamy takie właśnie zielone światło na to, że będziemy mogli sobie jakiś mebel już kupić swój, żeby mieć, żeby przede wszystkim nam się wygodnie spało, bo to jest najważniejsze. Że tak jak teraz już mówiłam, mnie się polepszyła jakość snu. Wiadomo, że ja chodzę różnie spać. Dzisiaj znowu pójdę troszkę później pewnie spać, ale za to rano mam więcej miejsca z moją podusią, jak Zbyszek wstaje do pracy, a teraz on będzie miał więcej miejsca. No, to tak na zakładkę, nie? Idziemy spać, ale no ja tam mam troszkę tej pracy przy komputerze, a w ciągu dnia mi się troszkę kimło. Oczywiście jak zjadłam coś, barszcz z uszkami zjadłam, no i wiadomo, te uszka, węgle, no i mnie tak zmogło. Cały czas jeszcze walczymy z naszym jedzeniem, czyli sałatka ta ze śledzi, już pierwszej miski, jeszcze troszkę zostało w pierwszej misce, jeszcze jest druga miska. No tam też są ziemniaki i tak dalej. Dlatego też sobie zrobiłam mocnej kawy, bo sobie też zjadłam już na taką kolację tej sałatki. Jeszcze mam moje makówki, które tu widać.
Także taka uzbrojona w mocną kawę, bo naprawdę mocno sobie zrobiłam tutaj i to mleko. Mocną kawę i makówki, pójdę sobie pracować przy komputerze. Dzisiaj mi dużo czasu zajęła praca przy komputerze już wcześniej, ale tu miałam tam różne takie rzeczy. To nie jest jako wyrzut, że tyle pracuję, bo robię YouTube'a czy coś. Po prostu musiałam tam parę rzeczy zrobić. No a też wiadomo, ogarnąć mieszkanie też trzeba. Wiki wprawdzie dzisiaj w domu, jeszcze parę dni będzie w domu, ale ona ma bardzo dużo, jest zawalona robotą tymi projektami. Nie wie jak wyjdzie z tego, to się tak wydaje. Osobom postronnym to się tak wydaje, że siedzi sobie przy komputerku, tam sobie coś narysuje na komputerze, wyświetli i ma już projekt, jest super i może nie wiadomo co robić. Miała parę dni teraz takich wolnych, bo wiadomo był Sylwester, Nowy Rok, święta. A dzisiaj ona siedziała cały dzień przy komputerze. To też oczy męczą się. Teraz dopiero sobie troszeczkę odpuściła, a jutro znowu będzie tam siedziała. Także tyle, że pranie powiesiła. A tutaj, wiecie, no tutaj to było tak, że była do rozładowania zmywarka. To, oczywiście zanim się ją jak ona umyła, to tu się znowu zrobiła góra jedzenia, nie? Nie jedzenia, tylko talerzy. No to było zmywarka do rozładowania i do załadowania i porządek jest. Także nie było takiego, że tutaj nie wiadomo co jest w tym domu. Parę rzeczy już, parę misek już się opróżniło, bo to zostało tam troszkę, to się dało na małe pół misek i uwolniło się na przykład większą miskę czy garnek z czymś. No ale jeszcze cały czas na balkonie jest karpie, przesmażyłam i myślę, dzisiaj nie mam ochoty na karpia. Wczoraj zjadłam za dużo i mnie troszkę aż zemdliło, bo był bardzo tłusty, a za dużo wzięłam sobie. Także dzisiaj sobie zrobiłam przerwę. Jutro sobie może na śniadanie zjem rybnie po prostu, bo mam tam rybnie. Także, bo mam jeszcze galaretę, którą tak właściwie tylko ja jem, mogłam zrobić tylko z połowy tego, tej porcji, tego płata, co robiłam. Bo przecież z całego płata zawsze robię, jak jest Marek, a teraz Marka nie ma i mogłam zrobić, ale nie pomyślałam. I mogłam nie wyciągać płata następnego do smażenia, bo tam jeszcze były. No ale jak już wyciągnęłam, to trzeba było go obsmażyć. Także zostało mi jeszcze pół miska galarety rybnej. Jeden pół misek tej już poszedł, normalnej galarety. Jeszcze została tylko miska i trzy takie szklaneczki. Także to będziemy, to jemy wszyscy. Bo tej galarety, tego karpia to nie. To w sumie tylko ja jem. Karpia smażonego Zbyszek też je. Wiki ma jeszcze pstrąga, bo miała i pstrąga, i łososia. Łososia zjadła na święta, tam jeszcze ten pstrąg został, też go obsmażyłam. I jutro zamierzam zostawić po jednej porcji każdemu, czyli trzy kawałki ryby, tak do zjedzenia, bo tych kotletów dzisiaj nie robiłam. Te ryby pomrozić, to co można pomrozić i jutro chyba karpia sobie zjemy tę porcję na kolację, a na obiad będzie jutro ten kotlet, bo go w końcu też trzeba zrobić i zjeść, tym bardziej, że mam jeszcze kapusty na balkonie, też trzeba je zjeść. No jest na tyle zimno, że im nic nie ma, no i sałatki jarzynowej już nie ma też, także też jest fajnie. Powolutku, jeszcze tylko cała miska druga została tych śledzi, nie? Właśnie nie śledzi, sałatki ze śledziem tej przekładanej. Ale powiem wam, że ona jak tak to trochę postała, to jest lepsza. Właśnie niedawno zjadłam taką kolacyjkę, bo tak, to dla tych, którzy mówią, że ja tyle jem, że oni by mieli na dwie osoby na cały tydzień, no to dzisiaj sobie zjadłam, nie pokazywałam, ale zjadłam kawałek tej galarety mięsnej, mały kawałek galarety rybnej, no to wiecie, że tam jest kawałek tylko ryby i taki jakby rosół, nie? I dwa jajka. To było moje jedzenie na śniadanie. Pół pomidorka tam miałam, no bo Wiki rozkroiła pomidora, to żeby tak nie leżał, to ja tą drugą połówkę tego pomidorka sobie zjadłam. Bez żadnych chlebów, bez niczego. Na obiad miałam tą barszcz
z uszkami. Jeden talerz barszczu z uszkami. No i niedawno sobie tak wzięłam tej sałatki, żeby zjeść takie łyżki tej sałatki. Bardzo dobra się zrobiła z tymi burakami. Naprawdę się tak fajnie przegryzło, jest to dobre. No. No i teraz jeszcze wzięłam, żeby tak co mówię, coś słodkiego, no bo muszę to zjeść, nie chcę, żeby mi się to zepsuło. A tych makówek tak zamrażać to chyba nie bardzo. Zostało mi jeszcze pół miski tych makówek, to tak jeszcze do końca tygodnia je zmogę, nie? No to sobie wzięłam tych makówek teraz, tam kawka i będzie. Także nie wiem, czy ktoś tak mało je, żeby przez tydzień we dwie osoby zjedli to, co ja dzisiaj przez cały dzień zjadłam. Taka gadka to czasami, wiecie, to już nawet nie denerwuje, tylko śmieszy, nie? No, dlatego też ostatnio nie pokazuję wam, co jem, bo ludzie głupio piszą na ten temat. No, po prostu głupie. Głupie gadanie, głupie pisanie. I to już nawet nie denerwuje, tylko śmieszy, że ktoś może być tak głupi. No, także tyle w tym temacie. No, ale wam powiedziałam, co zjadłam, nie? No i tam to jeszcze zostało. Dzisiaj Zbyszek więcej zjadł na obiad. Bo jak powiedziałam, po pracy wiadomo, że jest bardziej człowiek, więcej spali, to musi też inaczej robić. No to sobie troszeczkę więcej zjadł, także do końca tygodnia mamy tutaj co jeść, a potem to się już zacznie normalnie funkcjonować, kuchnia zacznie normalnie pracować, nie? No, to by było na razie tyle, jeśli chodzi o dzisiejszego vloga. Jak na razie to tam tylko jedna osoba chyba pisała, co by zmieniła w moich vlogach. Wczoraj chyba o tym mówiłam, zachęcałam was, żebyście pisali, no bo wiecie, zawsze coś można... Ja sobie to poczytam, nie jest powiedziane, że zaraz identycznie zrobię, ale do przemyślenia jest. Jest do przemyślenia, można coś tam zawsze zmienić. No. Także to by było dzisiaj wszystko. Dziękuję za ten czas poświęcony na oglądanie mojego vloga. Vlogusia, bo to już nie ma vlogmasów, już są normalne vlogi. Ja nie wiem, jak to przeleciało. I zapraszam na jutro, na następny vlog. Co jutro będzie? To się okaże. To jutro będziemy myśleli, nie? No. No i widzicie, na spacer nie mogłam iść, bo dzisiaj pada u nas. I tak chyba będzie padało przez parę dni, ale już nie będę zaczynała nowego wątku, bo się rozgadam za długo. To jutro rano sobie pogadam. Jak nie na balkonie, to może w dużym pokoju, zobaczę. W sumie w dużym pokoju też sobie mogę przy kawce siedzieć, przy choince i nawijać, nie będzie tak tego hałasu z dworu. Zobaczymy. No, to by było na razie tyle. Dziękuję wam wszystkim, wszystkim wspierającym, wszystkim komentującym. Jeszcze muszę na komentarze odpowiedzieć. No i lajkującym, subskrybującym. Wszystkim, którzy wyłączyli subskrypcję i włączyli, i mi o tym pisaliście, i tym, którzy o tym nie pisali, tak zrobili, to również bardzo dziękuję. Jestem ciekawa, czy będzie jakaś poprawa w tym wszystkim. Bo to tak od razu pewnie się nie zobaczy, to jakiś czas musi minąć. Zobaczymy, czy to coś da. W każdym razie bardzo wam za to dziękuję, za ten ruch, no bo w ten sposób też przykładacie się do wspierania mojego kanału. No. Także dziękuję i zapraszam na jutro. Bajo, bajo i pa, pa. Do jutra. Pa.